Dużo osób suszy głowę osobom młodym, mówiąc, no weź ten ślub. Kiedy weźmiesz ten ślub? No ile będziesz zwlekał? Przecież nie można przez całe życie żyć na kociołapę. I wtedy następuje wybuch emocjonalnej bomby. Ale niestety nie są wtedy podawane dobre, rzeczowe argumenty. Dlatego, że wystarczy, że młodzi zadają pytanie, jedno, bardzo krótkie. Po co? Po co mamy wziąć ślub? No i wtedy znowuż jest wyrzucane mięso armatnie, na którym wyładowują swoje emocje po raz kolejny młodzi, bo starsi im odpowiadają, bo tak trzeba. No jak to nie weźmiecie ślubu? Wszyscy wzięli. Osobiście mnie to nie przekonuje. Oczekuję o wiele lepiej przygotowanych odpowiedzi. Sam też nie zostałem księdzem dlatego, że ktoś chciał mieć w rodzinie księdza albo wśród znajomych. Nie, to była świadoma i dobrowolna decyzja. I wybierałem spośród wielu możliwości. Dlatego też chciałbym, aby narzeczeni byli uzbrojeni wiele argumentów, dlaczego chcą stanąć przed ołtarzem i powiedzieć Bogu i sobie o aktualnej miłości oraz o tym, że będą wkładali bardzo dużo sił, aby ta miłość była dozgonna. Nie zawsze to przygotowanie jest takie, jakie powinno. Ja, żeby zostać księdzem, potrzebowałem przeżyć 6 lat seminarium. Mówię dosłownie, przeżyć, dlatego że nie było to łatwe. I dodatkowo przeróżne obrady moich przełożonych formatorów, bodajże 6 razy, kiedy oni decydowali, czy jestem godny danej posługi, danej funkcji. I przez to były to dla mnie chwile, kiedy zastanawiałem się, czy rzeczywiście tym księdzem chcę być, czy droga, po której idę, jest rzeczywiście moją drogą. A jak jest w wypadku małżeństwa? Czasami jest to kilka bardzo powierzchownych spotkań, a potem spisanie protokołu z kilkunastoma pytaniami i to jeszcze bez wykrywacza kłamstw. Także jak widzimy, nie zawsze jest to dobrze przygotowane. W tym wideo zebrałem argumenty za małżeństwem, które dostrzegają ludzie w różnym wieku. Ankieta, którą opracowałem, trafiła do prawie 100 osób. Zarówno do tych, które są z pogranicza wiary, jak i do osób, które są zaangażowane w różne ruchy kościelne. Dlatego wydaje mi się, że jest ona bardzo miarodajna. A nuż pomoże ona Tobie zastanowić się, po co zawrzeć sakramentalny związek małżeński, a jeśli go masz, to jak go ciągle odkrywać i przeżywać na nowo. Ślub katolicki daje spełnienie. Osoby, które go nie zawierają, są w ciągłym rozkroku, jakimś takim zawieszeniu. Dla kobiet jest to niesłychany dramat, dlatego że nie wiedzą, czy nie zostaną zostawione. A znowuż, kiedy wypowiadana jest miłość, zarówno w towarzystwie księdza, zgromadzenia liturgicznego i w bonusie z konkordatem, wiedzą, że właśnie to jest to, w to mają zainwestować wszystkie swoje siły. I oczywiście, może i romantyczne jest wypowiedzenie miłości przy świetle księżyca, albo bardziej takie dyplomatyczne przed urzędnikiem państwowym, to jednak ślub katolicki ma w sobie jeszcze wątek duchowy. I osoby wierzące bardzo dobrze to zrozumieją. W ogóle niewierzące to nie mają co się pchać przed ołtarz. Ale jak wierzysz, to wiedz, że spełniasz się wraz z błogosławieństwem Boga, a to naprawdę motywuje. Ślub katolicki daje bezpieczeństwo i nie jest to jakieś byle jakie bezpieczeństwo, tylko najwyższej próby, ponieważ nie jest związane ono tylko z kredytem, ale z jakże precyzyjnym słowem. Ja biorę Ciebie za męża, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Czy coś trzeba tutaj dopowiadać? Wydaje mi się, że nie. Jest to oparte o wolny wybór i o prośbę, aby niebo nam pomogło. Małżeństwo katolickie jest zbudowane na wiecznym fundamencie. Dlatego do takich słów naprawdę warto się przygotować. A po drugie, również bezpieczeństwo czuć w podejściu dzieci, które jeśli widzą, że jest to sakramentalny związek, to wiedzą, że rodzice wypowiedzieli sobie miłość przed świadkami. Dlatego jest to zdecydowanie bardziej trwałe. A dodatkowo, jak to połączymy ze wspólnie przeżywaną modlitwą, komuniami świętymi, sakramentem spowiedzi świętej, to wtedy już w ogóle dzieci są przekonane, że nie jest to tylko chwilowe rozwiązanie na ten moment, że rodzice zadecydowali, że chcą odgrywać jakąś funkcję małżeństwa tylko na trochę. Katolickie małżeństwo prowokuje do relacyjnej twórczości. Bo w momentach trudnych najłatwiej byłoby spakować się, trzasnąć drzwiami i po prostu wyjść. Problem z głowy.
ale kiedy wiemy, że małżeństwo jest jedno i nierozerwalne, no to już jesteśmy sprowokowani do tego, abyśmy trochę zawalczyli, nawet nie trochę, abyśmy walczyli jak lew, ponieważ jeśli coś jest jedno i potem kolejne małżeństwo jest dla mnie niedostępne, no to się zdecydowanie bardziej staram. Wchodzę w rozmowę, w różne trudy, w to, aby dbać o to, co się dzieje między mną a tą drugą osobą. W wypadku wolnych związków, jak się je dziwnie nazywa, wszystko trwa do momentu, kiedy jest fajnie, kiedy wszystko nam pasuje. A ile tak to może trwać? No wydaje mi się, że niezbyt długo. Ślub katolicki jest potwierdzeniem autentycznej miłości. Im dłuższe i bardziej szczegółowe są przygotowania, tym większe prawdopodobieństwo, że to życie się ułoży. Tym bardziej, że małżeństwo nie jest przecież tylko jednym występem w kościele. Trwa ono zdecydowanie dłużej, bo przez całe nasze życie. Jest potwierdzone, że ci, którzy angażują się w katolickie wspólnoty małżeńskie, nie tylko, że wypowiadają swoją miłość przed Panem Bogiem, ale czują się zaopiekowani przez Kościół. Ślub katolicki sprawia, że nie jesteśmy martwi, bo przecież życie z partnerem poza sakramentem jest grzechem, a grzech odcina nas od łaski Pana Boga i powoduje nieuporządkowane życie duchowe. Dlatego jeśli pragniemy miłości na wyłączność oraz pragniemy nieba, no to musimy stanąć przed ołtarzem. Tym bardziej, że wraz z sakramentem otrzymujemy wyjątkową łaskę, bo Bóg nam pomaga w realizacji Jego woli względem każdego z nas, z osobna i jednocześnie razem. Ślub sprawia, że małżonkowie nie są w nim sami we dwójkę, tylko we trójkę. I oczywiście nie mówię tutaj o dziecku, bo wraz z rozpoczęciem tego sakramentu Bóg zaczyna dodawać im jakieś bardzo twórcze i kreatywne pomysły, jak wychodzić z różnych trudnych sytuacji. Więc nie ma lepszego argumentu za tym, żeby wziąć sakramentalny związek małżeństwa, jak właśnie zachęta do obserwowania małżeństw, jak Bóg im w ich życiu pomaga. Bo jak to mówi przysłowie, co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już w ogóle. Małżeństwo katolickie to nie tylko wypowiedzenie sobie miłości, ale staranie się, aby żyć w tej miłości według określonych zasad. I właśnie dzięki tym regułom zaczynamy siebie bardziej szanować. Bo w końcu wchodząc w sakramentalny związek małżeński, przyjmujemy moralność oraz etykę katolicką. I niby to tylko założenie, ale niesłychanie pomaga. Bo w końcu nie przyjmujemy wybiórczo małżeństwa, jego zasad, ale chcemy przeżywać je w pełnej krasie. Bo tylko dzięki temu możemy odczuć pełnię smaku i wyjątkowości katolickiego małżeństwa. Małżeństwo katolickie pozwala lepiej przeżywać cierpienie. Nic tak nie podnosi na duchu, jak wiara w krzyż. Nic nie dodaje takiej otuchy, jak wiara w zwycięski krzyż. Nic nie pozwala lepiej przeżywać cierpienia, jak związanie się z kimś, kto widzi na krzyżu Jezusa Chrystusa, a przez to ma motywację z wiary. Bo wtedy wiemy, że wypowiedziana przez Niego miłość przed Bogiem sprawia, że kiedy będziemy wyglądali inaczej, nie tak korzystnie jak w sukni czy w fraku, to się nie będzie nami brzydził, tylko dalej będzie kochał i dalej będzie chciał trwać w tym, co jest trudne i czasami załamujące.